Dzień dobry. Siema. Adrian miesza beton. Skończył myć kamienie. Kamienie nie są myte. Żartuję. No, to co tam? Jest zimno. Może powiemy po prostu, co mamy powiedzieć. A co mamy powiedzieć? Bo ja nie wiem. W tym odcinku pokazujemy ponownie, jak nie robić lampek i tym razem je kończymy. Oraz pokazujemy, jak nie robić fundamentu pod szklarnię, czego nie kończymy. I ogłaszamy dwóch zwycięzców konkursu. Tak. No, dobra, to oglądajcie. Dokupiony czwarty słupek czeka na malowanie. Stopy, tym razem odpowiednie do takich słupków. Pierwotnie to te słupeczki miały posłużyć do powieszenia lampek, ale koncepcja jak zawsze się zmieniła. A że było wolne, to nie mieliśmy jak dokupić innych stóp. A film chcieliśmy wypuścić. I dlatego przez to doszło do takiego faila. Ale teraz być może z tymi nowymi wielkimi stopami operacja się powiedzie. Dam też betonu po pół worka. Bo jak już mam to raz wtłuc, to chcę to wtłuc i zapomnieć o tym. Obecnie operacja jest przerwana, bo dokupiłem drewna. Oczywiście jestem Januszem, więc muszę je teraz sam porąbać. W międzyczasie też rozładował się kompost do końca, aby drewno weszło na pakę. Jak już to sobie porąbię, ułożę i stworzę z tego daszki do drewutni, to wtedy będę sobie betonował. Podobno teraz przez 3 dni ma nie padać, więc może uda się zrobić oprócz słupków też kawałeczek szklarni, ale teraz jak powiedziałem to na głos, to się pewnie nie uda. Sprawdziłem też taczkę, tu znalazłem jakieś blachy po obróbce dachu, co zostały. Musiałem dokupić nity, także koszt operacji 4 zł. Taczce nie podobało się wożenie tych kamieni, tych granitów z górką, nie wiem czemu. Tutaj jej zostawiłem, to ja jej zrobiłem wczoraj, jak rzuciłem nią o taras, bo mi się przewraca. Te taczki z jednym kółkiem to nie nadają się do stania nawet, nie lubią stać, wolą leżeć. Dzień kolejny, pogoda dalej po chuju, jedyna różnica jest taka, że dzisiaj jest 5 stopni, a nie 2, więc cieplutko. Ja dostałem znowu opierdol, że robię, a nic nie nagrywam. Także nagrywam, że znowu pójdę na skróty i jednak nie dam tego betonu i zobaczę, czy bez niego będzie ok. I dopiero jak się przekonam, że nie jest, to wyciągnę to, nawkurwiam się i dopiero dam z betonem. Ale jest to nieunikniony krok, także próbuję. Niestety na skróty się nie udało, kto by się spodziewał. A ten pioch jest dopiero gdzieś tam w miarę ubity. Jak to wbiłem, to dałem radę wyjąć to rękoma, także na pewno nie postałoby to zbyt długo, szczególnie z takim słupem, który ma 2,40 wysokości, jest dosyć ciężki. Także wykopałem trochę i nawet chyba... A co to? Z tej strony jest równo, a z tej nie jest. Aha. No, czyli będzie dobrze. Nasypię tu trochę suchego betonu. Idę robić drugi. Ostatni zalany. Także po robocie. Tutaj się już aż tak nakiwały. Bardziej uleżana ziemia. Jutro będziemy osadzać słupki. Tutaj nie pokazaliśmy, jak ostatnio wygląda grządka z cebulą po skończeniu zabawy, także wygląda tak, czyli tak jak przed. I co, chyba teraz się wezmę za to. Nie chce mi się, ale kilka tych kamyków przykleję, niech im będzie. Dobra, to teraz to. Tu się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby mi tu trochę to jakoś, nie wiem, zaszalować.
albo jednak na takiej podsypce to układać, ale nie chcę potem, żeby mieć tutaj sztyle betonu wewnątrz, także chyba będę się po prostu męczył tak dalej, podkładał jakiś tam gruz czy coś. Wypoziomowałem to lepiej. Tam w las jeszcze taki kamyczek, ta długa łata umożliwiła jakoś tutaj wypoziomowanie tego. Teraz widzę, że tego pręta mi tu przegło i ogólnie jakoś je zaciągnęło niżej chyba. Albo wcześniej był słabo poziom złapany. Tutaj się ładnie opiera o kamienie. Tutaj jest taka szpara. Także będzie dobrze. Potem będę się martwił tym tematem. Na razie dzisiaj może postaram się położyć tutaj chociaż, nie wiem, połowę tego. Chociaż właśnie teraz jak to nagrywam, to zaczęło padać, a miało dzisiaj nie padać. Jak widać, beton przetrwał. Woda tam stoi, bo teraz mu dodałem jeszcze ostatniego łyka. No i co, stawiam pierwszy słupek i zobaczymy, jak to wygląda.
pojedziemy teraz do poszukiwania takich, wiecie, klipsów na gwóźdź jakichś, żeby tutaj kilka dać. To napiąłem dosyć mocno, bo dzisiaj akurat jest zimno. A każdy, kto się kąpał kiedyś w Bałtyku, to wie, że jak jest zimno, to się kurczy, to takie mogą być teraz napięte, a latem się zluzują. Kupiliśmy też takie coś, ale nie pasuje, bo jest wtykane tak, a te gniazdka są z klapkami, także 13 zł w plecy. Budżet przekroczony. Dobra, to czekamy teraz, żeby się cimno zrobiło i zobaczymy, jak to wygląda. Tutti starczyło dotąd. Pierwotnie był plan na jeszcze jeden słupek o tu, ale potem zobaczyliśmy ceny lampek, Januszek się włączył, pomyśleliśmy, że a może 3 słupki, a może coś tam, może coś tam. No to na razie zostaje tak i teraz musimy pomierzyć, ile byśmy chcieli ich dokupić i czy zrobić je tylko dotąd, czy może ciągnąć je dalej tam do końca ścieżki i zrobić więcej słupków. Chociaż wolałbym tylko jeden, bo nie chcę mi się znowu tam jechać. No generalnie to jak zwykle u nas nic nie jest skończone, ale jest już prawie skończone i coś będzie dzisiaj widać. W ciemnościach majstruje z lampką Adrian i zaraz odpali ustrojstwo całe. Ustawia jeszcze ten timer, tak? To się nazywa? Uwaga, będzie podłączenie. Adrian tam stuka, puka i robi rzeczy, co ty robisz, a kabel przyczepia do słupka, żeby było ładnie. A ja nie mogę się przestać zachwycać i poskakałam tu sobie z radości przed chwilą i w sumie nie myślałam, że to będzie aż tak ładnie wyglądać i jak tu obsadzimy to wszystko. I będzie już wiosna, której też już się nie mogę doczekać. To będzie tutaj tak piękniście. Totalnie. Totalnie piękniście to będzie. Trzyma się tam wszystko. Panie inżynierze. I co powiesz? Podoba ci się? Jak co, może być. Jest ładnie. Jest przepięknie. Nie widać cię. Jak to nie? Czy widać, że jesteś czworna? Mogło być gorzej. Jest ładnie. Jest prawie tak ładnie, jak ja jestem ładna. Boże, jak... Dobrze, także... W poprzednim odcinku nie wybraliśmy żadnego suchara, natomiast pod filmem z miejskiego ogródka części 26 wybraliśmy dwa. Także pierwszy suchar należy do Damian 3001 i siedzi babcia z dziadkiem na ławce w parku. Dziadek mówi: puściłem jesiennego bąka, a babcia: a jaki to jest jesienny bąk? Dziadek odpowiada: taki z kasztanami. Dobry suchar, gratulacje. Damian, odezwij się. A drugi, sorry, że ja taka jestem nieruchoma, ale Adrian mi kazał się nie ruszać, bo ustawił na mnie tą ostrość, bo inaczej się nie ustawia. A drugi suchar jest od Dalia Art Art. Wiemy, że Dalia jest dobra w suchary. Już kiedyś nam to udowodniła. Ale jak ten przeczytałam, to popłakałam się ze śmiechu. Naprawdę nie mogłam z beki i jeszcze mnie trzymało do następnego dnia. Zresztą widzę też po komentarzach pod spodem, że ludzie płaczą po prostu z tego komentarza. Także Dalia, napisz też do nas, bo też wygrałaś. A suchar jest następujący: co robią dziki w zamku, penetrują lochy. Ten jest zabójczy po prostu. Także oszalałam na jego punkcie i nie mogę z beki wciąż. Dziwajcie, jaki jest piękny nasz ogródek.
Ja jestem nim zachwycona. Nie mogę się napatrzeć i nie zasłaniam teraz okien, więc jak będziecie widzieć jakiegoś golasa, to na pewno ja. Haha, żart. Ale jest ładnie i ja jestem cały czas zachwycona. Adrian, nie wchodź w to. Kopłem statyw. I coś chciałam jeszcze powiedzieć. Ale już zapomniałam co. Musimy to nagrywać jeszcze raz, bo aparat nie umie w nocy nagrywać. No, więc musimy nagrać telefonem i podziwiajcie. Uciekaj. I cieszcie się. Uciekaj. Tym, że mamy taki ładny ogródek. Także odezwijcie się w komentarzu, dzięki. Poprawiliście mi totalnie humor. Pod tym filmem też jeszcze cały czas zbieramy suchary. Także jeśli ktoś ma pomysł, to piszcie. Dwa kubki są do wygrania, czyli jeden będzie pod tym filmem, a jeszcze kolejny pod następnym. Kolejny dzień na tym ziemskim West Padole. Podobno kolejny bez deszczu. Dlatego padało dopiero dwa razy dzisiaj. To tak. To se tu dokręcę za chwilę. Zabieram tą całą darń stąd. Koncepcja zmieniła się po raz 88, a zrobione nie jest nic. Zabieram tą darń. Próbuję to przykręcić tutaj, żeby chociaż ten bok był tak jak ma być. Tak. I pomierzyć jeszcze raz przekątne, czy to dobrze stoi. Pokopię sobie tutaj dołki pod wszędzie, gdzie mają być te pręty. Zaleję to betonem nie wiem kiedy, bo znowu ma padać jutro. Nie wiem, czy to robi różnicę, bo dzisiaj ma nie padać, a też pada. I wtedy zabieram to w piździec i tylko po sznurkach poukładam sobie te kamulce wtedy na piochu i suchej zaprawie. Jakoś ten pioch najpierw ubiję ubijaczką i tak to będzie zrobione. Uznałem, że do góry nie poleci, jak będzie chciało wyrwać te 20 czy tam ileś tych prętów takich, o, to wyrwie. I to, że te kostki, na których to leży, są ułożone tak czy strak, to i tak nic nie zmienia. Nie ma się co z tym pierdolić. Dobra, to na dzisiaj tyle. Udało mi się tutaj złapać poziom i przekątne. Myślałem, że jeszcze tutaj powalczę, ale tutaj potrzebuję coś, na pewno więcej ścisków i tą łatę i może jeszcze coś, żeby to ładnie też wypoziomować i wyprostować, pomimo to, że przekątne są złapane, to tutaj to tu tak nie jest zbyt proste. Także to będzie grubsza misja. Podpierać to wszędzie. No i tutaj będą po dwa pręty, nie po jednym, także będzie zabawa. Jak na moje możliwości, to może nawet i sznurek się tu przyda. I potem to rozbieramy i robimy kamulce na łoko. Jutro będzie przerwa w pracach raczej, bo napieprzać śniegiem. Także w czas się zabrałem za to wszystko. Także znowu kucając, żegnamy was serdecznie. Adrian rozkłada beton. Powiedziałam witam. Żegnamy. Siema, na rapa. I jeszcze wpadnijcie na kanał do Marty Drewnowskiej. Tu gdzieś wam podlinkujemy. Marta ma super ogródek, super dżunglę i super pomysły. I bardzo lubimy ją oglądać. I bardzo lubimy jej głos. Marta w przeciwieństwie do nas wie, co mówi i mówi bardzo z sensem. Tak. Jakość samych filmów, montażu też jest na dosyć wysokim poziomie, jak na tak mały kanał, i dlatego polecamy. Tak, więc idźcie i zróbcie hałas. To do następnego, trzymajcie się.